Państwo, moje serce bardzo się raduje. Ja myślę, że nie tylko moje, że w takim gronie osób nam bliskich. Kasia? Spotykamy się dzisiaj. Są to goście, rodzice, społeczeństwo naszego ośrodka. Mamy dzisiaj szczególny dzień. Dzień inny. Różny. Być może dla niektórych dziwny. Dla mnie, ja myślę, że dla naszych uczestników bardzo, ale to bardzo wyjątkowy. Jest to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został on ustalony w 1992. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy bardziej zwrócili na to, co się z nami dzieje. Na nasze zdrowie psychiczne. Na to, w jaki sposób funkcjonujemy. Żebyśmy bardziej zadbali o siebie. Każdy z nas koncentruje się na zdrowiu fizycznym. Na co to jest, na tym, co jest tu i teraz, co nas boli. Natomiast zapominamy o naszym zdrowiu psychicznym. A przecież to jest cały fundament naszego funkcjonowania. Kiedy zachoruje osoba somatycznie, to czekamy, że to przejdzie. Liczymy na to, że to przejdzie i z reguły przechodzi. Ze zdrowiem psychicznym jest troszeczkę inaczej. Jest dużo trudniej. Jest, powiem, bardziej ciężka. Kiedy zachoruje osoba, dom się zamyka. Zamykają się żaluzje, zasłony. Rodzina się zamyka. Zaczynają budować taki swój świat. Samotności, bezradności, czasami ogromnej pustki. Kiedy zachoruje osoba na chorobę psychiczną, to jest tak, że choruje ona czasami lata, a niejednokrotnie przez całe życie. Dzisiaj jest taki dzień, że my będziemy mówić głośno, otwarcie i tak bardzo dobitnie, żeby zwrócić taką uwagę na te osoby, żeby pomóc im wyjść. Że, drodzy Państwo, nie jesteście sami, a my tutaj jesteśmy tego przykładem. Takim żywym przykładem. Są osoby, które pomagają. Są ośrodki. Są osoby o wielkim sercu. I to nie takim bijącym sercu na tu i teraz, ale takim bijącym długotrwale. Cały czas. O ile jest piękniej żyć, jeżeli się wychodzi do innych, jeżeli się z nimi rozmawia, jeżeli się człowiek wygada, wyżali. O ile jest radośniej spotkać się z bliskimi, z tymi osobami, które nas rozumieją, które lubimy. O ile jest piękniej być docenionym, poczuć taką wartość swoją, czuć się po prostu potrzebnym. My tutaj dzisiaj o tym będziemy mówić. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, dzisiaj jest szczególny dzień. Wyjątkowy. I ja dzisiaj chcę powitać również Was wyjątkowo. Troszeczkę inaczej. Myślę, że tutaj nikt nie poczuje się urażony. Bo nie chcę nikomu absolutnie zabierać jego godności, szacunku, autorytetu. Ja dzisiaj chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie przywitać naszych uczestników. Naszych wspaniałych uczestników. Oni tutaj dzisiaj pokażą, że słuchajcie, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe wcale nie musi być takie, nie wiem, może nie tyle trudne, ale wcale nie musi być zamknięte. Czyli uczestnicy, to dzisiaj dla Was. To święto. My jesteśmy tutaj dla Was, by Wam służyć, pomagać, wspierać i tak jak to hasło mówi, iść razem z Wami, obok Was. Witajcie. Chciałam powitać rodziców. Panie rodzice, chylę czoło przed Wami. Zawsze, kiedy to mówię, to mam ściśnięte serce. Ja spotykam się ze zewnątrz,
z waszymi najbliższymi. Ja nie mam w rodzinie osoby upośledzonej, chorej psychicznie. Aczkolwiek każdy z nas czuł się kiedyś źle. Każdy z nas miał trudniejsze dni. Każdy z nas po prostu czuł duszę. Czyli możemy się troszeczkę tak zjednoczyć z tymi osobami. Ale naprawdę, ogrom podziwu w waszym kierunku, ogrom szacunku i takiego wsparcia na tyle, na ile będziemy mogli dać. Serdecznie witam was. Chciałam powitać tutaj swoją kadrę, zespół. Osoby bardzo... Osoby mi bardzo bliskie. Słuchajcie, to są osoby wyjątkowe, naprawdę. To są osoby o wielkim sercu. To są osoby, które służą, nie pracują, aczkolwiek bierzemy za to pieniądze. Ale to jest służba, ogromna służba. Tutaj pracują wyjątkowe osoby, tutaj nie nadaje się każdy. I chciałam powitać ich personalnie, z imienia i nazwiska. I bardzo bym prosiła, żeby się tutaj pokazali nam. Hania Stępniak. Brawo! Angelika Rybka. Angelika. Pokaż. Tak na scenę. Tak, i pani. Pani Aleksandra Sałata. Agnieszka Gil. Gosia Sobczak. Kamila Struczyk. Nasz Rodzynek. Pan Marcin Wodka. Agnieszka Soszka. Nasz kierowca, pan Grzesio. Chciałam powitać gości. Drodzy Państwo, jesteście dla nas bardzo drodzy, bardzo bliscy, bo wiecie, to co się dzieje w naszym ośrodku, my dajemy naszym uczestnikom, staramy się wyrównać emocje, staramy się okazywać uczucia, uczyć ich okazywania uczuć, opieki, ale to dzięki wam, my funkcjonujemy. Wiadomo, że słuchajcie, no na wszystko potrzebne są fundusze, potrzebne są pieniądze, żeby jakoś wszystko funkcjonowało, żeby to rosło, mogło się rozwijać. I dzisiaj mamy tutaj, wśród nas są goście, którzy są nam bardzo, ale to bardzo przychylni, którzy cały czas są z nami, którzy cały czas pomagają, którzy cały czas wspierają. Ja powiem, wiecie, to jest piąty rok, kiedy ja już jestem na tym stanowisku, nie wiadomo kiedy to zleciało, bardzo szybko. Ale ja się mogę pochwalić tym, że do kogo bym nie poszła, z kim bym nie porozmawiała, do kogo bym się nie zwróciła o pomoc. Tu chodzi o pana burmistrza, o pana prezesa, o pana dyrektora tego budynku. Ja nigdy nie usłyszałam słowa nie. I mówię, słuchajcie, to z pełną świadomością i taką odpowiedzialnością. Także bardzo, ale to bardzo tym osobom dziękuję. Przede wszystkim dla pana burmistrza. Pana prezesa spółki mieszkaniowej. Pana bardzo. Pana dyrektora. Pana dyrektora.
serdecznie witam wicedyrektor Krystynę Mosisz. Pracujemy ze szkołami. To dla nas jest też bardzo cenne, dlatego że słuchajcie, nasza młodzież uczy się bardzo ważnych rzeczy. Uczy się tolerancji. Uczy się takiego poznawania osób chorych. Uczy się przebywania z nimi. Uczy się empatii, wrażliwości. A nasi? A nasi też uczestnicy uczą się odwagi, przebywania w środowisku. Czują się bardzo, ich samoocena bardzo rośnie. Wartość bardzo rośnie. Czują się potrzebni. Przede wszystkim zrozumiani. To jest wszystko bardzo, ale to bardzo ważne. Bardzo witam tutaj panów, którzy nas tak tutaj podokarpują, gdzie przejdziemy do historii. Także też się z tego bardzo cieszymy. Nie wiem, myślę, że nikogo nie pominęłam, a jeżeli, to bardzo, bardzo przepraszam. A, pominęłam i przepraszam. Witam bardzo, ale to bardzo, panie ZUS-u, który tutaj dzisiaj przedstawił nam prezentację odnośnie 500+ dla osób niepełnosprawnych. Jak to można, kto może, gdzie trzeba złożyć dokumenty. Drodzy rodzice, oni, te panie później przejdą tak już dalej, żeby jak ktoś będzie chciał o coś zapytać, to one odpowiedzą i pomogą. Witam również jeszcze, bo jest pani przedstawiciela MOPS-u. Pani... Myślę, że już czas zacząć. Zapraszamy teraz na scenę naszych artystów. Słowem takim przewodnim dzisiejszego występu jest przyjaźń. Witam wszystkich zebranych na Akademii poświęconą materii przyjaźni, przygotowane w ramach obchodu Dnia Zdrowia Psychicznego. Serdecznie witam i zapraszam do wysłuchania. Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna. Nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić. Przyjaźń w życiu człowieka jest bardzo ważna, ponieważ w najcięższych chwilach swojego życia może on liczyć na pomoc ze strony swoich przyjaciół. To im zdradzamy nasze sekrety. To oni pomagają nam, gdy sami nie umiemy sobie poradzić. Prawdziwa przyjaźń jest darem nieba. Bywa się droższym od miłości, bo miłość pożarem serce rozgrzewa. Zbyt często zniża się do zazdrości. Przepełnia serca zawodem i żalem, niszcząc prawdziwe uczucie. Przyjaźń przyjmuje zbolałe serce i karmi je przyjaźni darem. Zawsze jest zdolna wysłuchać, pocieszyć, podając dłonie w potrzebie. Nie pragnie nigdy w zamian niczego, tylko Twojej obecności. Prawdziwa przyjaźń
jest jak miłość duchowa, nieskalana fizycznym doznaniem. Będzie kochała się bezinteresownie, na zawsze przy tobie pozostanie. W dzisiejszych czasach trudno znaleźć przyjaciela. Trwa ciągła pogoń za pieniądze. No. Dlatego często spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy podają się za naszych przyjaciół. Nie dajmy się oszukać, ponieważ prawdziwy przyjaciel w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Kim więc dla nas jest przyjaciel? Moim zdaniem to osoba bardzo nam bliska, która zrozumie nasze problemy, bratnia dusza, będąca podporą w trudnych sytuacjach. Sądzę, że przyjaciel jest najlepszym powiernikiem, ponieważ zawsze można mu się zwierzyć ze swoich najskrytszych tajemnic i problemów. Nie ulega wątpliwości, że nie wyjawi powierzonych sekretów, że w każdej chwili można na nim polegać. Pragnę napisać dla ciebie wiersz, taki, co spokój duszy twej zburzy, zasieje w sercu niepokoje, tysiące myśli cię oburzy. Pragnę napisać tylko dla ciebie o przyjaźni, która daje ukojenie. I chociaż pytań może być wiele, odpowiedź jest tylko jedna. Twoja obecność, gdziekolwiek jesteś, w mojej pamięci ma schronienie. Z każdą minutą i o każdej porze towarzyszką mi będzie twoja przyjaźń. Nawet gdy będziesz bardzo daleko, ona będzie dodawać mi siły, zwłaszcza gdy problemy życia zajrzą mi w oczy. Myśli o tobie zniweczą ten smutek, mój przyjacielu miły. Prawdziwy przyjaciel jest jak uśmiech losu, oddany nam w potrzebie. To radość i spokój, który cię otacza, jak przez los wykuta chroniąca cię tarcza. On swym oddaniem cię uspokoi, szczerością ozłoci serce. Prawdziwy to przyjaciel to balsam na rany. I choćby dręczyło cię koszmarów wiele, on cię pocieszy, słowa otuchy wypowie. Od przyjaciela uwag się nie bójmy, nie zawiedźmy jego przyjaźni. Prawdziwy przyjaciel to skarb najcenniejszy, szczerością serca zawsze ci oddany. A co z bezinteresownością? Jest ona jedną z najważniejszych cech przyjaźni, ponieważ przyjaźń dla pieniędzy to oszustwo. I że ktoś ofiaruje pomoc, nie oczekuje niczego w zamian, gdy sprawia mu to wielką satysfakcję. Jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli łza, uśmiech. Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Kocha się za nic. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Można kochać i chodzić samemu po ciemku. Z przyjaźnią jest inaczej, ta zawsze wzajemna. Kiedy ktoś zrani swoje uczucia, nie szukaj nim przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, kto cię zrozumie i twoje smutki rozwiewać umie. Przyjaźń jest drugą tuż po miłości. Bywa, że nawet pierwsza, gdyż miłość bywa zawsze zawodna. Prawdziwa przyjaźń zawsze jest wierna. A gdy już znajdziesz wiernego przyjaciela, doceni jego uczucia. Prawdziwy przyjaciel nie wytknie ci wady. Będzie zawsze trwać przy tobie. W życiowych porażkach daje dobre rady. Jest takie miejsce w zaułku serca, pewnie nie najważniejsze, bo w centrum.
zwykle lokują miłość i sadowią się niczym na tronie w złotej koronie. A to jest miejsce trochę schowane, do którego się wchodzi bocznymi drzwiami, a do zamków szyfry znają tylko nieliczni. To taka cicha, spokojna przystań, gdzie mogą wpadać bez okazji miejsce dla mojej przyjaźni. Przyjaciele najmłodsi, wy trochę starsi, co sprawiło, że wokół nie jesteście blisko, gdyż cienią samotnienia, pustki i zapomnienia. I wy, przyjaciele, zasobniejsi w latach, dumo nie tylko moja, wzorce, którym zapewne obce doskonałość, lecz wzorce twarde, które przetrwamy próbę i trwają. Jeżeli masz siłę przez życie iść, pod muchą wiatru stawiasz twarz, masz moją dłoń. Jeżeli masz wiarę, człowiekiem bądź, daję ci moje serce. Jeżeli masz siłę przez życie iść, pod muchą wiatru stawiasz twarz, weź moją dłoń. Jeśli serce dla mnie masz, weź moje serce. Prawdziwa przyjaźń sobą nie zawiedzie, od do ostatni nawet do grosik. Będzie przy tobie w nieszczęściu i biedzie, nie musisz w ogóle ją o to prosić. Prawdziwa przyjaźń poda dłoń w potrzebie, gotowa dzielić troski i zmartwienia, poświęci wszystko. Wolny też dla ciebie, bo wierna tobie nigdy się nie zmienia. Prawdziwa przyjaźń ma piękne oblicze i tak jak inny zrozumie, wybaczy, na materialne korzyści nie liczy, lecz nawzajem swoich uczuć raczej. Prawdziwa przyjaźń mądrością doradzi, będzie ci wspierać. Nie jest wielka siła i nie oszuka, nie skłamie, nie zdradzi. Jest bardziej szczera niż fałszywa miłość. Pielęgnuj zatem uczucie przyjaźni. Nie pozwól jej odejść obce świata strony, bo z nią jest w życiu wesele i raźniej, gdy obok ciebie przyjaciel sprawdzony. Kiedy smutno ci, a po szybach dzwoni deszcz, gdy po twoich policzkach słone łzy często płyną. Choć próbujesz, nie możesz zrozumieć, dlaczego tak jest, bo myśl o przyjacielu, choć z daleka, a w sercu twym jest. Przyjaźń wielka łączy nas, łączy nas. Przyjaźń duży, twardy głaz. Przyjaźń złoty, dwaśniony lód. Choć próbujesz, nie możesz zrozumieć, dlaczego tak jest, pomyśl o przyjacielu. Przyjaźń łączy zwaśniony ruch,
potrzebie jest, to na Niego skruszy smut, by po gruzach cierpienia ręką swą dotknąć nieba. To nieważne, że wiele odległych dzieli nas mil, bo przyjaźni od serca jej nie można przewinąć jak film. Przyjaźń wielka łączy nas. Przyjaźń w życiu każdego człowieka ma bardzo duże znaczenie. Żeby zostać przyjacielem drugiej osoby, potrzeba czasu, potrzeba wielu rozmów, czasem potrzeba nawet podzielić się zmartwieniem i szczęściem. Trzeba przede wszystkim ufać przyjacielowi, nawet w najgorszych sytuacjach. Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni. Wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. Wystarczy uśmiech twojego przyjaciela, żeby rozproszyć życiowe smutki. Dobrze jest wtedy śmiać się do woli, bo żywot ludzki jest bardzo krótki. Nigdy nie rozpaczać nad dniem minionym, zapomnieć wszystkie dawne żale. Najlepiej wtedy iść z biegiem czasu, o złych zdarzeniach nie myśleć wcale. Jego dłoń w twojej dłoni, ciepło słów płynące z serca. Przyjazny gest wciąż okazywany sprawiają, że burzą się złe wspomnień ściany. Niech ten ci wiernym przyjacielem będzie, co o przyjaźni mówi głośno i wszędzie. Ten, co przyjaźń w sercu chowa, smutku cię pocieszy, wiedzie swą rękę boda. Wszystko wytrzymasz, ze wszystkim możesz sobie poradzić, jeśli masz przy boku przyjaciela. Przyjaciel nie musi nic więcej uczynić, jak tylko powiedzieć słów, albo też bez słów, podać ci rękę. Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń. Wznosi go ponad pył ziemi. W twoim sercu żyją ludzie, którzy znaleźli tam swój dom. Zamieszkują go nawet wtedy, gdy już dawno odeszli. Czym dla ptaka są skrzydła, dla człowieka jest przyjaźń. I nie słowa tu mają znaczenie, są miłości gadaniem, to przyjaźni poznaniem, czasem obok, wzajemnym milczeniem. Miłość ta najprawdziwsza, bardzo rzadko się zdarza, czyli przyjaźń jawnym jest krukiem. W życiu karty są znaczone przyjaźnią, kto ich nie miał,
życiowym jabłkiem. Przyjaciel to jedyna osoba, która potrafi naprawić twoje błędy i ma dosyć rozsądku, żeby tego nie próbować. Każdy powinien mieć przyjaciela, na którego zawsze może liczyć, który nigdy go nie zawiedzie i który będzie go kochać takiego, jakim jest. Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam majątku, żeby go obdarować. Jeżeli wie, że jestem szczęśliwy, mogąc go kochać, nie będzie chciał żadnej innej nagrody. Byłam niewidzialna jak mgła, ale delikatna jak róży kwiat. Byłam wolna, ale samotna. Niczym nieszczęśliwy człowiek na bezludnej wyspie. Dzięki tobie i przyjaźni, którą jaką mnie otoczyłeś, stałam się widzialna i doceniana. Z bezludnej wyspy uciekłam, bo przyjaźń skrzydeł mi dodała. A gdy ktoś mi je podetnie, ty przywrócisz mi nadzieję, bo jesteś moim przyjacielem. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Przyjaźń to nie tylko uczucie, to coś więcej. To radość, smutek, pomoc. To coś cudownego. Dlatego szanuj człowieku przyjaźń, jeśli ją masz, bo to naprawdę największy skarb. Przyjaźń to miliony przyśpionych godzin, tysiące przepłakanych, kilkanaście kłótni, kilkadziesiąt czułych gestów i jedno uczucie, szczęście. Prawdziwym przyjacielem jest ten, kto nie patrząc na... kto nie pytając o powód twojego smutku potrafi sprawić, że znów wraca radość. Przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaźń.
jesteś im tak mała, co bez opieki nie działa. Przyjaźń to wielkie drzewo, co broni nas przed ulewą. Przyjaźń to świnka mała, co bez opieki nie działa. Jednym lubimy mniej, a innym bardziej, a jeszcze innych na świecie najbardziej. Jest jeszcze ktoś z nieba nam dany, to nasz przyjaciel kochany. Przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaźń, proszę, świnka mała, co bez opieki nie działa. Przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Co z Państwa wystąpienie? Aneszta Trocha. Aneszta Szczerba. Aneszta Trocha. Jarek Kielik. Marta Jankiewicz. Ania Kielik. Marta Strojek. Grupę przygotowała pani Hania Stępniak z współudziałem kapelki. Wszystkim dziękujemy za przybycie. Uczestność powołała dziewczynę Ewa Szarczyk. Chciałabym teraz prosić o zabranie głosu naszego gospodarza, pana Jerzego Mistrza. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo dziękuję, że tutaj po raz kolejny mogę z Wami być. Ja wrócę tutaj do tego występu artystycznego. Moi drodzy, te treści, które przekazaliście nam wszystkim tutaj zgromadzonym, są tak piękne, tak głębokie i tak pięknie wyrażone przez Was, że nie sposób już cokolwiek do tego dodać. Zrobiliście to w sposób perfekcyjny, piękny. Gratuluję Wam, artystom, gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego właśnie występu. Pani Hani, całemu zespołowi, pani dyrektor, gratuluję serdecznie. To, że tak pracujecie z całą grupą, to jest świadectwo waszej takiej wielkiej miłości do człowieka. I ta przyjaźń, o której dzisiaj tak wiele usłyszeliśmy, nie za dużo, tyle ile trzeba, ale ciągle jest pewien taki niedosyt. I niech on pozostanie w nas. Bo przyjaźń jest czymś niezastąpionym. Żadne wartości materialne nie zastąpią przyjaźni. Ja to potwierdzam. Jesteście pięknymi ludźmi. I powiem więcej. My wszyscy jesteśmy lepsi, kiedy wy obok nas jesteście. Człowiek często w swoim takim pośpiechu zapomina o tych wartościach, które wy dzisiaj przypomnieliście. Zatrzymaliśmy się na chwilę i już jesteśmy ubogaceni. Dziękujemy wam za to. Dziękujemy wam z całego serca.
i życzę tego, aby dom, dzienny środowiskowy dom samopomocy rozwijał się tak jak obecnie, tak abyście mieli, kochani, tutaj drugi dom, tą wielką rodzinę tworzymy. Natomiast co mogę powiedzieć? Tak jak pani dyrektor przekazała mi w imieniu wszystkich was, to zaproszenie przyjąłem to z radością i cieszę się z tego, że mogłem tutaj dzisiaj z wami być, że jestem z wami. Możecie na mnie liczyć, na tyle, ile tylko to będzie możliwe. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję wszystkim i artystom, i wychowawcom, wszystkim pracownikom i wam państwo, kochani państwo, rodzice. Co mogę powiedzieć więcej? Ponad to, że te wartości, jakie niesiecie państwo, one są ważne dla całego społeczeństwa, bez wyjątku, dla wszystkich. Dla wszystkich myślących i średnio choćby nawet wrażliwych ludzi. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Dla wszystkich naszych przyjaciół, którzy zaszczycili dzisiaj nas swoją obecnością, przygotowaliśmy własnoręcznie wykonane drobne upominki, które za chwilę zostaną wręczone. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na ciasto, na słodki poczęstunek. Tam z tyłu na ciasto, ciasteczka, kawę, herbatkę i miłe rozmowy. Dziękuję bardzo. Thank you.